Co ten Blizzard zrobił? Czekaliśmy na kolejny teaser, na następną zagadkę do rozwiązania, a tu w nocy od razu ujawniono, kto jest nowym bohaterem. Batiste wkracza na pole walki, bojowy medek opuszcza szeregi szponu, by naprawić swoje błędy. No dobra, jeszcze nie wkroczył na pole walki, gdyż pokazano nam jedynie filmik z jego historią. Nie ma jeszcze aktualizacji na PTR, ani prezentacji jego zdolności. Jednak i tak chciałem was o tym poinformować. To już właściwie pewne, że dzisiaj wieczorem zagramy nim na serwerze testowym, dlatego teraz robię takie szybkie info. Zaczynamy. Przyjacielem kanału jest marka gamingowa Ores. Polecam odwiedzić ich fanpage na Facebooku. Tak jak przewidywaliśmy, Jean-Baptiste Augustin jest byłym agentem szponu. Pełną historię przedstawię, gdy już ją będziemy znać w całości, ale tak w skrócie. Baptiste jako dziecko stracił rodziców w wojnie omnicznej. Przez zniszczenia w kraju wydawało mu się, że był zmuszony kraść i zabijać, by przeżyć. Więc gdy organizacja szpon wyciągnęła do niego rękę, uznał, że nie ma wyboru i to będzie najlepszy sposób na przetrwanie. Jednak po latach zrozumiał swój błąd i dziś chce odpokutować swoje winy. Zamierza pomagać potrzebującym i eliminować tych, którzy stanowią zagrożenie. Czyli widzicie, tak jak podejrzewaliśmy, Baptiste będzie walczyć ze szponem. Ale teraz tak pomyślę, że dużo ciekawsze będzie, jeśli nie połączy sił z Overwatch, tylko będzie działać na własną rękę. Taki antybohater. Overwatch może go ograniczać, a Baptiste chce powstrzymać Talon swoimi, nawet może brutalnymi metodami. No dobra, pobawmy się teraz w przewidywanie, jakie może posiadać zdolności. Pierwsze, na co zwróciłem uwagę, to trzymane przez niego paczki z życiem. Dokładnie takie, jakie występują na mapach. Od razu pomyślałem, że to musi być jedna z jego zdolności. Wyrzucanie ich tak, jak kiedyś Torbjorn robił to z pancerzem? Możliwe, mógłby ich wyrzucać kilka na zapas. Ale wydaje mi się, że następna mechanika byłaby jeszcze ciekawsza. A co jeśli tak jak Symmetra rozstawia teleporter, Baptiste mógłby konstruować takie platformy, które generowałyby nieustannie paczki z życiem? To by było interesujące, a na dodatek Sombra mogłaby je zhakować dla jeszcze szybszego odnawiania. Chociaż to już mogłoby być przesadzone. Poza tym mogłyby się pojawiać sytuacje w stylu weź nie graj Baptistem, nie ma Sombry u nas. Zmień tego Baptista, on jest useless bez Sombry. Zobaczymy. Moją uwagę przyciągnęła oczywiście jego broń, a dokładniej to dwa spusty. Prawdopodobnie będzie strzelać dwoma rodzajami pocisków, jedne do leczenia, drugie do zadawania obrażeń, a sama broń wygląda jak granatnik. To mogłaby być ciekawa mechanika leczenia. Taki prawy przycisk Zari, ale byłaby to lecząca eksplozja. Jak sami widzicie, w magazynku ma jakieś pociski z zieloną substancją, natomiast jak Baptiste się poruszy, przez chwilę widać czwarty pocisk z żółtą substancją, więc podejrzewam, że będzie mógł strzelać raz jednym granatem, raz drugim. I powiedzmy, w prawym dolnym rogu będzie miał osobne liczniki dla obu pocisków. Jeśli zużyje jedne, nie będzie musiał od razu przeładowywać. Ja to sobie wyobrażam w taki sposób. Dobra, co jeszcze można powiedzieć o jego umiejętnościach? Może coś o super zdolności. Do głowy przychodzi mi tylko jedna rzecz. Na piersi wygląda, jakby miał jakiś przycisk, natomiast na plecach widać antenę. Wydaje mi się, że jego ultimate to będzie coś w rodzaju przywoływania nalotu albo jakiegoś zrzutu z zaopatrzeniem dla drużyny. Nie wiem, nie da się z tego nic więcej wywnioskować, ale coś w tym musi być. Właściwie nie ma bata. Dzisiaj musi być ten PTR. Blizzard byłby sadystą, gdyby w nocy wypuścił historię postaci, a my byśmy musieli czekać jeszcze dwa dni. Dlatego przypominam raz jeszcze, na dzisiejszym streamie zrobimy oczekiwanie na Baptista, a jeśli się pojawi, to uruchomię giveaway na dwa zestawy prasowe związane z Paryżem. Stanie się to najpewniej o godzinie 20, czyli klasycznie. Wtedy odbędzie się prezentacja postaci, może skórki, a następnie mecze w grach dowolnych. Dlatego już teraz zapraszam do ściągnięcia serwera PTR i bądźcie gotowi na aktualizację. Na zakończenie chciałbym się podzielić jednym przemyśleniem. W czwartek opublikowano pierwszy teaser. Spodziewaliśmy się kolejnego, zresztą tak było przy wielu bohaterach. A tu bach, od razu ujawnienie bohatera. No dobra, nie narzekam, ale szczerze to...
trochę się zawiodłem. Wszyscy wyczekiwali na kolejną tajemnicę, kolejną zabawę w rozwiązywanie zagadki, szukanie wskazówek, ukrytych smaczków. W pierwszej zapowiedzi mieliśmy jakieś cyfry rzymskie, słowa widoczne dopiero po zwiększeniu kontrastu. Nastawialiśmy się, że kolejny teaser będzie elementem układanki, trzeba będzie je ze sobą połączyć. A tu koniec, nic nie ma, od razu bohater, ten hype trochę zabity. Po co ten kod heksadecymalny? Po co to logo Sombry? Teraz się obawiam, że cały ten teaser to zupełnie nic i już nigdy o nim nie usłyszymy. Już nie będzie więcej nawiązań do tego i tak naprawdę nie było żadnej tajemnicy. Na dodatek, zawsze zapowiedzi nie mówiły wprost o tym, kto to będzie lub jakie będzie posiadać zdolności. Przed Orisą poznaliśmy Effie i było takie budowanie historii, tak samo z Brigitte i z operacją Biała Kopuła. A z Batistę już od razu w pierwszym teaserze powiedziano właściwie wszystko. No cóż, może ta informacja dotrze do Blizzarda, ale to nie zmienia faktu, że hype jest. Zatem raz jeszcze zapraszam, trzymajcie się, cześć! Jeśli chcesz więcej, zasubskrybuj kanał i nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka. Dzięki temu natychmiastowo będziesz informowany o najnowszych filmach. Oczywiście zachęcam do obejrzenia proponowanych filmów, możesz też mnie obserwować na Instagramie. A jeśli tak bardzo Ci się spodoba moja działalność, wspieraj mnie na Patronite. W opisie znajdziesz najważniejsze linki.